Na początku sesji radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego minutą ciszy uczcili pamięć zamordowanego prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Bardzo Państwu dziękuję. Jednym z najważniejszych punktów poniedziałkowych obrad były zmiany w tegorocznym budżecie województwa świętokrzyskiego. Prawie 55 milionów złotych, które nie zostały wydane w 2018 roku, zostaną przesunięte na bieżące inwestycje. Najwięcej pieniędzy pójdzie na rozbudowę dróg, w tym 7 obwodnic. Największą taką obwodnicą, inwestycją, która będzie z tych pieniędzy, które są na poziomie 48 milionów, a obwodnica Sukowa i Daleszyc to będzie ponad 14 milionów złotych. Drugim obszarem inwestycji jest ochrona zdrowia. Świętokrzyskie Centrum Onkologii na zakup nowego sprzętu otrzyma 2 miliony 600 tysięcy złotych, a szpital w Czerwonej Górze na adaptację pomieszczeń ponad 1 milion złotych. Te zmiany nie powodują, że musimy zaciągać kredyt. Realizujemy te zadania, które wcześniej były zaplanowane. 2 miliony złotych kosztować będzie termomodernizacja Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim. Pozostałe pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na zakup nowego taboru kolejowego, wsparcie osób niepełnosprawnych oraz małych i średnich firm. Radni przyjęli też do realizacji Świętokrzyski Program Pomocy Społecznej do 2023 roku, który wskazuje kierunki działań pomocowych w regionie. Do 2017 roku na pierwszej pozycji było bezrobocie w naszym regionie. Dziś to bezrobocie jest na trzecim miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o pierwsze miejsce udzielania pomocy społecznej, są to długotrwałe choroby, przewlekłe choroby. Takim kolejnym problemem, którego wynika z tego dokumentu, jest to, że nasze województwo coraz bardziej się starzeje. Radni debatowali też nad aktualizacją planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego. Wyznaczono 2 miejsca składowania niebezpiecznych odpadów, które trafiają do naszego regionu nielegalnie. To jest Promnik, gmina Strawczyn, powiat kielecki oraz Rzędów, gmina Tuczępy. Podczas poniedziałkowej sesji radni wojewódzcy przyjęli też kilka innych uchwał dotyczących ochrony środowiska. W tym zaktualizowano program ochrony przed hałasem. Wyznaczono też świętokrzyskie obszary chronionego krajobrazu w gminach Bieliny, Górno i Bodzentyn.